Enoch. Kim był Enoch? Enoch, inaczej poświęcony. I mamy dwie takie postacie o tym imieniu. Po pierwsze, syn Kaina, opisany w Księdze Rodzaju 4:17. Pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, 17 werset. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła. I urodziła Henocha. Potem zbudowano miasto i nazwał je imieniem syna swego Henoch. Także mamy drugą postać, ojciec Matuzalema. I jego osoba jest wymieniona w Rodzaju 5:18. Jered żył 162 lata i zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha żył Jered 800 lat i zrodził synów i córki. Jered przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. A także list do Hebrajczyków, 11 rozdział od 5 wersetu. List do Hebrajczyków, 11, 5 do 13 wersetu. Wiarą Enoch przeniesiony został, aby nie oglądał śmierci, i nie był znaleziony, dlatego że go Bóg przeniósł, albowiem przed przeniesieniem swoim otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. A bez wiary nie można podobać się Bogu, albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy go szukają. Wiarą Noe, otrzymawszy objawienie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, bogobojnie przygotował korab dla ocalenia domu swego, przez którą potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Wiarą Abraham usłuchał, powołany będąc, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Wiarą mieszkał w ziemi obiecanej, jak w cudzej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i z Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Albowiem oczekiwał miasta mającego fundamenta, którego sprawcą i budowniczym jest Bóg. Wiarą sama także Sara wzięła moc ku przyjęciu nasienia i mimo podeszłego wieku porodziła, gdyż miała za wiernego tego, który obiecał. A przetoż z jednego, i to z obumarłego, rozpłodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak piasek niezliczony na brzegu morskim. Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka je upatrując, i cieszyli się nimi, i witali je, i wyznawali, że są gośćmi i przychodniami na ziemi. A także list Judy, list Judasza, list Judy, 14 werset. List Judasza, 14. A prorokował też o nich Enoch, 7 od Adama, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami świętych swoich. Najstarszy syn Kaina był opisany w Księdze Rodzaju 4:17 do 18. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Enocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego Enoch. A Enochowi urodził się Irad, Irad zaś zrodził Mehujaela, a Mehujael zrodził Metuszaela, a Metuszael zrodził Lamecha. A ten drugi Henoch był przyczyną tego, że powstało miasto. Znaczy ten pierwszy Henoch, czyli ten Henoch od właśnie Kaina, najstarszy syn Kaina, był przyczyną tego, że zbudowano miasto. Miasto zbudowane przez Kaina i nazwane na cześć jego syna. Jest to pierwsze miasto, o którym czytamy. Jest to pierwsze miasto, o którym w ogóle czytamy.
A także mamy po trzecie syn Jareda i ojciec Metuzalema. O nim jest powiedziane, że chodził z Bogiem, a nie był, bo go Bóg wziął. Czyli wiemy, że został zabrany do nieba żyjąc. A także przez wiarę został przeniesiony, a przed przeniesieniem miał świadectwo, że podobał się Bogu. Jest to jaskrawy przykład z tamtych wczesnych dni, jak dzięki łasce człowiek może mieć społeczność z Bogiem, a tym samym podobać się Bogu i być tego świadomym, ciesząc się w ten sposób światłem Bożego, światłem Jego oblicza w chodzeniu z Bogiem, w chodzeniu z Nim, mimo tego, że jest się w grzesznym świecie. Enoch został zabrany do nieba bez umierania, tak jak żyjący święci będą w czasie przyjścia Pana Jezusa zabrani do nieba bez umierania. I między innymi mamy świadectwo tego Łukasza 3,37. Ewangelia według Łukasza, 3 rozdział, 37 werset. Syna Matuzala, syna Enocha, syna Jareda, syna Maleleela, syna Kainana. Także jest tutaj w pierwszej Kronik 1:3. Henoch, Metuszalem, Lamech. W liście Judy cytowane jest proroctwo Enocha, którego nie ma w Starym Testamencie. Ponieważ Juda pisał pod natchnieniem Boga, mogło mu to zostać objawione, podobnie jak wiele innych rzeczy w Piśmie Świętym, które nie mogły być poznane w żaden inny sposób, lub mógł zostać natchniony do napisania tego, co zostało przekazane ustnie. Wiemy, że istnieje apokryficzna księga zwana Księgą Henocha, z której niektórzy uważają, że Juda cytował, choć nie jest ona natchniona. Nie ma jednak dowodów na to, że księga ta w ogóle istniała w tamtym czasie. Odnosi się ona do Mesjasza jako Syna Bożego, co zostało uznane za niezbity dowód na to, że została napisana już po urodzeniu Pana Jezusa w erze chrześcijańskiej. Fragment Księgi Henocha mówiący o Chrystusie dokonującym sądu jest sformułowany w tej apokryficznej księdze w następujący sposób. Oto przychodzi z 10 000 swoich świętych, aby wykonać sąd, na nich sąd i zniszczyć niegodziwych i zganić wszystkich cielesnych za wszystko, co grzeszni i bezbożni uczynili i popełnili przeciwko niemu. Podróżnik Bruce po powrocie z Egiptu w 1773 roku przywiózł 3 manuskrypty całej księgi w języku etiopskim. W 1821 roku została ona przetłumaczona na język angielski. Księga ta ma być serią objawień przekazanych rzekomo Enochowi i Noemu. Oczywiście jest to od początku do końca kłamstwo, ta właśnie księga Henocha, i należy wiedzieć, że jest ona całkowicie nieprawdziwą fałszywką, powstałą wiele lat po Panu Jezusie Chrystusie, wiele lat po zakończeniu spisywania Nowego Testamentu.